Ciekawe, co przyniesie wróżka zambuszka. O, ciekawe, co przyniosła wróżka. Ale super! I będzie do skarbonki. O kurwa. Oby się opłacało. O, ciekawe, co przyniosła wróżka. Hej ojciec, zostaję raperem! No, to super Wojtuś. Żaden Wojtuś. MC Wojtini. Na mnie coś. Dobra! Hej tatę, zostaję raperem! Ale Wojtuś... Przecież ty masz autyzm. Mama, znowu nie kupiłaś mojego jogurcika. Matko, synku, zapomniałam. Przepraszam cię najmocniej. Już lecę, truskawkowo jak zawsze. Pędzę. Znowu mi nie kupiłaś mojego ulubionego jogurta. Truskawkowego. Ale przepraszam bardzo, co to ma być? Dwie nóżki masz, dwie rączki? Proszę bardzo, szoruj do sklepu. Ja za ciebie latać nie będę. O nie, przykro mi bardzo. A jesteś przewalona? Mama Tomka jest dużo lepsza. Tato, gdzie ty jedziesz? Jadę z mamą na delegację do Hongkongu. I posłuchaj, ważna rzecz. Zostawiłem ci 1500 zł na stole. Wyjeżdżamy na 2 dni. Ale tak, jakbyś chciał zrobić dobry melanż, zaproś dupeczki. Alkohol jest w lodówce, w zamrażarce jest ciężki alkohol, wiadomo, jakieś piwka są w lodówce. Wszystko jest przygotowane. Nagłośnienie przyjedzie jutro. A jak chcecie jakiś gwiezdny pył, to za obrazem u mnie w sypialni. Na razie. Spakowałem gołąbki. Tata, gdzie ty jedziesz? Jadę na delegację do Ostrołęki z mamą na 2 dni. Zostawiłem ci 50 zł na jakieś jedzenie i żadnych kolegów. Zresztą i tak za jakąś godzinkę przyjedzie do ciebie babcia i nie wychodzisz z domu przed weekend. No ale jak to babcia? Można? Tak. Cześć synek. Cześć tata. Przyniosłem ci coś do popicia, jak już sobie grasz. O, 10 level. No jest. Pewnie dobrze. Zasuwałeś całą noc. No można. No to chodzi. Tak właśnie, determinacja. W tym życiu zdobywa się szczyty. Tak jest, masz to po mnie zdecydowanie. Motywacja, determinacja. Lekcjami się nie przejmuj, matka ci odrobi. O, dzięki. To graj sobie, synek. Jak będziesz zmęczony, to daj znać, to przyjdę, się cię zmienię, nie? No i co ty kurwa robisz? Uciec się nie można, zdejmij to pozbyłaś jak ciota! Do nauki! Cześć mamusia, jest taka sprawa. Cześć synku, co tam? Kurtka mi się znowu zepsuła. Znowu? No. No to co, chyba jakieś pieniądze chcesz, nie? Dałabyś mi 200 zł. 200 zł? Oszalałeś? 1000 zł ci zaraz przeje. Za 200 zł to ty teraz nic nie kupisz. Kup sobie fajną jakąś, nie wiem, Michaela Korsa, coś jakiegoś tam jego. No leć do galerii, bo żeby w szkole nie było wstydu, powiem ci, bo teraz to wiesz. Dzięki. Nie ma problemu. Hej! No hej mamo. No cześć synku, co tam? Kurtka mi się znowu popsuła. No znowu ty chyba oszalałeś. 4 lata temu kupowaliśmy nową kurtkę. I co, pewnie znowu chcesz jakieś pieniądze, tak? Dałabyś mi 500 zł? Ile? 500 zł? Nigdy w życiu. Za 500 zł to my rodzinę przez 2 miesiące wyżywimy. Nie ma w ogóle o czym rozmawiać. 200 zł mogę ci dać i ani grosza więcej. No ale za 200 nic nie kupię. Kupisz! 200, powiedziałam, i ani grosza więcej.
bo i tak kurtkę rozwalisz, więc nie mamy o czym rozmawiać, idź już. No dobra. Cześć. No, cześć synek. Cześć, tato. Jak tam w szkole? Dostałem pizdę. Chodź, synek. A jak reszta klasy? Dostali piątki. No i bardzo dobrze. A ty jesteś indywidualistą. Masz, myślisz za siebie, nie musisz być jak wszyscy. Dostałeś jedynkę, bo jesteś dobry w czymś innym. 74 level w Metina. Przecież nikt w klasie nie ma takiego levela. Bardzo dobrze, synek. Cześć, synek. Jak tam w szkole? Dostałem pizdę. Ciężko się było nauczyć? Ale każdy dostał pizdę. Inni mnie nie interesują, wą do pokoju. Debil, kurwa. Debil.